Dzień dobry, serdecznie Państwa witam. Dzisiaj pytanie, dlaczego tak wielkim błędem jest nauczanie, że wierzący może stracić zbawienie? Odpowiadając na to pytanie, dlaczego tak wielkim błędem jest nauczanie, że wierzący może stracić zbawienie, zaznaczyć warto, że jeśli można utracić zbawienie, wtedy Chrystus umarł niepotrzebnie. Pewni ludzie nauczają, że wierzący w Chrystusa jest zbawiony, lecz o ile nie jest wierny w swoim życiu, wtedy może stracić zbawienie. Takie rozumowanie każe nam przypuszczać, że aby być zbawionym, potrzebujemy wtedy dwóch rzeczy. Po pierwsze, najpierw dzieła Chrystusa i jego śmierci, a po drugie, następnie świętego, wiernego chrześcijańskiego życia. Inaczej mówiąc, oznacza to, że dzieło Chrystusa na krzyżu nie jest samo w sobie wystarczające, aby ktoś otrzymał zbawienie. Czyż nie jest to znieważenie wartości dzieła Chrystusa na krzyżu? Ponadto, gdyby zbawienie zależało od naszej własnej wierności, nigdy nie mielibyśmy pokoju z Bogiem. Nigdy też nie bylibyśmy pewni, czy w jakimś czasie nie spadnie na nas gniew Boży i potępienie. Słowo Boże daje nam w obu powyższych wypadkach całkowite zapewnienie, o czym czytamy m.in. w Rzymian 5 rozdział 1 werset. Będąc tedy usprawiedliwieni z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Oraz 8:1. Dlatego nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy w Chrystusie Jezusie są. Czyli wyraźnie to widzimy. Zatem odpowiedź na pytanie, dlaczego tak wielkim błędem jest nauczanie, że wierzący może stracić zbawienie, jest taka, że to znieważa ta nauka doskonałość ofiary Chrystusa, podważa osobę Chrystusa, atakuje bezpośrednio Pana Jezusa Chrystusa, odzierając go z doskonałości i odziera doskonałą ofiarę Chrystusa z doskonałości. Jest to nauka demoniczna, taka, która twierdzi, że można stracić zbawienie. Trzymajcie się jak najdalej od takich nauk demonów. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem.